Jesteśmy dziś w zespole szkół imieniem Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Tutaj miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie otwarcie pierwszej w powiecie gliwickiej strzelnicy. Kto tu gościł? Co tu się działo? Co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy? Zapraszam. No oczywiście strzelnica jest dla nas bardzo ważna, ponieważ od 10 lat prowadzimy klasy mundurowe, więc to jest bardzo ważny element tego wykształcenia mundurowego. Ale oczywiście nie tylko chodzi o strzelnicę, chodzi również o pokazanie szkoły, o pokazanie jej dorobku, o pokazanie młodzieży. I tej młodzieży i tego dorobku u Was jest dużo. Z tego co wiem, to połowa to klasy mundurowe, tak? Tak to wygląda? Tak, blisko połowa to klasy mundurowe. Prowadzimy klasy mundurowe w technikum i tutaj mamy dwa zawody. Technik logistyk i technik ekonomista. Mamy również klasy mundurowe w liceum. Pani dyrektor, czy młodzież mundurowa do tych klas się teraz lgnie, że tak się wyrażę? Bardzo. Ostatni nabór, czyli ostatni wrzesień ubiegłego roku, to było, mieliśmy jedną klasę mundurową i na 30 miejsc mieliśmy 60 chętnych. Także jest bardzo duże zainteresowanie. Wróćmy jednak do tej strzelnicy. Nie jest łatwo pozyskać było pewnie ten projekt. Chyba jesteście pierwszą szkołą w powiecie, która coś takiego będzie miała, więc jak wyglądała? Czy to była trudna droga, czy też może poszło gładko? Faktycznie ma pan rację, to jest pierwsza strzelnica w powiecie gliwickim. Pozyskiwanie nie było łatwe, to długi proces. Na szczęście tym procesem zajął się wydział w starostwie powiatowym w Gliwicach. Ten wydział aplikował, złożył wniosek, doglądał całej budowy i pod koniec tego roku, w grudniu ubiegłego roku, strzelnica była gotowa, dzisiaj ją inaugurujemy. Zgodnie z planami, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z wysyłanymi wnioskami został wniosek wysłany, pozytywnie zaopiniowany i zaakceptowany dla strzelnicy, dla tej szkoły, budowa tej strzelnicy. Także wszystko zgodnie z harmonogramem wysyłanych prac i z terminami. Tak, to zasługa naszych wydziałów, wniosku, no ale głównym pomysłodawcą, czy głównym osobą, dzięki której to funkcjonuje, jest pani dyrektor i te mundurowe cztery klasy, które tutaj funkcjonują. To dla nich to było, to ma sens właśnie dlatego, że takie klasy są, że to można propagować ten patriotyzm, tą dyscyplinę, no i ćwiczyć przy okazji sprawności wojskowe. Tak, to prawda, no składające się z dwóch części, no bo jedna to również pokazanie to, jak zespół szkół imienia Marii Konopnickiej realizuje swoje zadania wychowawcze, swoje zadania edukacyjne. Jak ważny jest również tutaj patriotyzm, bo te cztery klasy mundurowe, które są w tej szkole, no pokazują również pewien etos edukacyjny. To jest bardzo duża wartość dla, nie tylko myślę, że dla samej szkoły, ale dla całego powiatu. Pokazanie, jak wkomponowują się w różne rocznice, różne wydarzenia historyczne, jak pielęgnują wartości historyczne, jak pielęgnują te wartości patriotyczne w powiecie i w samych Pyskowicach. To jest imponujące, że jeszcze wśród młodych ludzi jest tyle wiary w to, czym jest naród, czym jest niepodległość, czym jest suwerenność. Byłam bardzo dumna z tego. Myślę, że szkoła na pewno to był mój najlepszy wybór. Jestem też bardzo zadowolona z organizacji. Na pewno nasz chorąży też wiele temu zawdzięcza, za to, że jak nas prowadzi do przodu. Jesteśmy mu za to bardzo mega wdzięczni i też mamy strasznie dużo przeżyć, więc myślę, że to był mój najlepszy wybór. Dlaczego w takim razie wybrałaś szkołę mundurową? Ponieważ myślałam o tych wszystkich przeżyciach, poligonach, strzelnicach. Od początku mi się to podobało, więc myślałam, że w innej szkole nie będzie tak super i się nie myliłam. A twój wybór tej szkoły, czym był sprokurowany? U mnie rodzina jest jakby z pokolenia na pokolenia. Osoby z rodziny są w wojsku i też bardzo się interesuję tym. Podoba mi się jak te przeżycia, wyjazdy różne. I miałaś już okazję, no jeszcze chyba nie zasmakowałaś poligonu. Poligonu jeszcze nie. Czekamy.
Powiedz mi, taki wirtualny system strzelania, czy też ćwiczeń zamiast prawdziwej strzelnicy, rzeczywiście to Wam pomoże w tym, żeby się tutaj edukować również pod względem wojskowym? Myślę, że na pewno nam pomoże, ponieważ będziemy mogli częściej z tego korzystać. Normalne strzelnice też są super, ale myślę, że ta też nam bardzo dużo pomoże. Czy pamiętasz swój pierwszy dzień, kiedy trzymałaś w ogóle pistolet lub karabin taki na prawdziwe naboje w ręku? Tak, byłam wtedy bardzo zestresowana, bałam się, ale później jak już instruktorzy przy tym byli, to już byłam spokojna i było to bardzo super przeżycie. A ty swój pierwszy dzień z bronią pamiętasz? Tak, pamiętam. Był to ogromny stres. Broń w dłoni, wielkie przeżycie. Kiedy instruktorzy pokazali nam cały proces tego i w ogóle to było bardzo fajnie. Teraz już nie będziecie musiały się chyba już tyle stresować, bo te karabiny są prawie jak prawdziwe, ale na pewno wam się krzywda nie zrobi. To co, jeszcze na ostatek tak krótko, kim chcesz zostać, jak już skończysz szkołę? Bardzo bym chciała zostać policjantką. Ty? Ja również policjantką. Jest to dobry projekt nasz jako Ministerstwo Obrony Narodowej. Wspieramy tutaj organy samorządu jako organy prowadzące, które występują o taki projekt. Szkoły, szczególnie prowadzące oddziały przygotowania wojskowego lub każde inne szkoły, które mają aspiracje, żeby jakieś takie służby mundurowe szkolić, kształcić, mogą wystąpić o takie ewentualnie dofinansowanie. My dajemy 80%, samorząd musi dać 20%. I powstaje strzelnica wirtualna. Tak jak pan mówi, jest to coś nowego, natomiast nie jest to gra komputerowa, bo to już jest realna broń, wagę ma, trzeba te przyrządy umieć zgrywać, także jest to jakby namiastka takiej prawdziwej broni, co prawda w pomieszczeniu, w ciepłych warunkach, ale już nawyki można wyrobić. Ta technika wirtualna przyszła więc wam z pomocą, no bo jednak zorganizować strzelanie na prawdziwej strzelnicy to jest i problem, i wydatek. Znaczy powiem tak, no na pewno jest dużo łatwiej, bo jest to w pomieszczeniu, jest, nie trzeba gdzieś wychodzić w pole. Druga sprawa, nie trzeba warunków bezpieczeństwa zachować takich jak przy broni palnej, typowej, a można również tych pewnych rzeczy nauczyć. Pani dyrektor tej szkoły powiedziała nam, że jest dwóch chętnych na jedno miejsce do klas mundurowych. Czy to jest też powód dla wojskowych do zadowolenia? Znaczy ja powiem tak, na pewno tak, bo tych oddziałów przygotowania wojskowego otwieramy w każdym województwie, bo nie tylko u nas w śląskim, ale w każdym województwie w kraju coraz więcej. W tym roku mamy ponad 200 takich jakby oddziałów, może aspirować o kolejne zgłoszenie się do tego programu. Natomiast ja uważam, że nawet będzie niedługo po 5, a nie tylko po 2, bo jednak ta obronność jest ważna dla każdego. Każdy tej broni chce dotknąć, postrzelać i mi się wydaje, jest to dobry program.